Witajcie, myszki, z tej strony Dragon, w pierwszym odcinku z Harcowaniem 4 nawigacji Equestria War. Jako Actarian Order, czyli zakon Actarian, albo może coś związanego, na pewno imiona są norweskie. Oraz flaga to, widać na flaga Królestwa Jerozolimy. Więc tak, ktoś zaproponował, żebym zagrał tym państwem. I na samym początku myślałem, o, zapewne jakieś państwo nowe, czy coś takiego. Nie, to jest państwo położone najbardziej na północ na całej mapie, które wydaje mi się, że jest jednym z tych państw, które dali jakikolwiek content. Tak. Ale ktoś poprosił, ja wcześniej miałem bardzo złą serię, więc robimy to. Tak, to jest dla mojej psychiki, żeby to zrobić. Więc oprócz tego, że mamy cel narodowy trwający 140 dni i kiedyś na moim starym komputerze zapewne to trwałoby 2 odcinki, tym razem już nie będzie trwało 2 odcinków, będzie trwało połowę tego odcinka. Więc jeżeli chodzi o tą serię, no to próbujemy cokolwiek osiągnąć. Oni mają zbroję, wow. Gdzieś tutaj, nie, tutaj chyba nie można sprawdzić, ale gdzieś będzie. Więc tak, oprócz tego, pierwsze co, więc tak, pierwsze co, wyłączamy news pop-up. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w tym modzie lepiej sobie to wyłączyć. I tak, jeżeli chodzi o to, co ja znam na historię, na ich temat, nic. Co znam na temat Dreadlick? Wiem, że ktoś kiedyś zrobił mod Bradlick. I był nawet śmieszny. I tak naprawdę, co jest i to są nasi główni przeciwnicy. Oni też mają 210. O, sporo tego. 210. Więc tak, my jesteśmy zakonem krzyżackim, można tak powiedzieć. I jeżeli mamy tutaj możliwości, to po pierwsze nie wykorzystamy to na to. Co tak, tak? No, a, mamy sporo. Co on nam daje? Poor science based. Ok. Oliod. Ok. Stability. Ok. No i to, co zauważyłem, to chyba nie mamy własnych żadnych gości, nie mamy żadnych Mio customowych, nie mamy tutaj nic. To znaczy, że my jesteśmy takim... Ktoś kiedyś zrobił drzewko dla nich i zostało dodane do gry. Powiem wam szczerze, tak jest. What? Jak my jesteśmy już... Wow, naprawdę tutaj się dużo... O, i straciliśmy naszego przywódcę. No a więc tak. To, co chcę zrobić, to na pewno po pierwsze pójść w to. Bo tego jeszcze nie możemy. Tutaj mamy... Wow, wow, wow. Nie powiem. Nice to wygląda. I to 70 dni. Myślę, że na razie pójdziemy w to. Więc tak. Tutaj przydałoby się to, żeby produkowali. Tutaj możemy pójść normalnie w 150 od razu. Więc bardzo chętnie byśmy poszli też w conscription. Mamy chaos. A. Gościu umarł, ale dopiero teraz powiedział, że mamy chaos. Podoba mi się ten mod, który na razie nic nie mówi. To jest... To widać, że to jest ten rodzaj moda, gdzie przez większość czasu będą się dziać rzeczy, których nie będzie opowiadane. Dobra, więc tak, my tutaj z naszymi rycerzami będziemy stać. Ja mogę tych rycerzy wyprodukować naprawdę dużo, więc tutaj no 76, no to jest dużo. Więc tutaj tak naprawdę będę nimi produkować, ponieważ każdy wie, lepiej mieć ustawowe dywizje. Chciałem zobaczyć ten armor. O, macie do sali, jest to piękne. No. Więc tak, jestem po obgraniu Kaiserreicha nowego na Niemcach. Powiem wam szczerze, o, macie los. Chyba już nigdy więcej nie będę tam grał w Kaiserreicha. Wiecie mi, ja wiem, że to jest trudny mod, że oni sami dają wysoką poprzeczkę, ale Niemcy już obecnie to już jest tragedia. Nie da się nimi grać. Jak wiesz o tym, że szykuje ci się trzystronna wojna,
a twoi sojusznicy, którzy mogą być, oni nie muszą dołączać od razu. To nie ma sensu. Okej. Będziemy musieli gospodarkę sobie podbić. Ewidentnie. To nam nie pomoże podbić gospodarkę. Okej. Coś tam związanego z Argentyną. Dobra, więc tak. Zobaczmy sobie tych. Tego gościa sobie zachowamy, ponieważ nim pójdziemy. Winter Expert. Chyba na tym terenie się nam przydał Winter Expert, więc na pewno będzie dobrze, żeby go wziąć. Tutaj ja sobie zrobiłem tak jak najwięcej. Okej, więc tutaj musimy chyba coś porobić, ale to nie... Koniec końców chyba tutaj nie mamy nic takiego, co by nam determinowało, co mamy wybrać. Więc tutaj chyba będziemy po prostu jakieś dostawać bonusy. Tak, więc tak, pójdziemy oczywiście tradycjonalistami, bo dzięki temu będziemy mogli sobie później po prostu próbować się rozwijać. Niestety, ale mod jest tak zrobiony, że my na razie nie potrzebujemy... Zobaczmy, gdzie to jest. Dobra. Nie potrzebujemy na razie zbyt dużo kolei, bo nasi aż tak bardzo dużo nie znają. Dobra. We can't stand against the treachery alone. We mustn't lose sight of our historic mission. Myślę, że sojusz byłby lepszy. Więc pójdziemy w sojuszy. Aby też tutaj było własne decision kategorii. Nie chce mi się przyglądać tego wszystkiego. Chociaż dosłownie mogę. Jeżeli tak muszę zabić czymś czas, to zabiję tym. Okej. Więc jak to w moim życiu? No powiem szczerze, nie za dobrze dzisiaj. Po tym nagrywaniu Niemcami naprawdę źle. Okej. Weapons or wardrobe. We can sustain ourselves on sabres and muskets alone. What use will robes be when the Draeglik is at our gate? Tak naprawdę dla mnie to jest to samo. Okej. Pytanie na temat chłopów i szlachty. Jak zwykle ciekawe pytanie. Okej, okay, regrapping specialist. To jest ciekawe ze względu na to, kim jesteśmy. Ale ci wszyscy są fajni. Powiem szczerze, ja już trochę może pójdę nieco tym wojennym właśnie tokiem. Tutaj wziąłem sobie te oczywiście muszkiety, które możemy, ale to jest tak naprawdę jeden z niewielu, co możemy. Musimy mieć odblokowane bridge loaded rifles. Bridge loaded rifles. A żeby to mieć blokowane, musimy pre-industrial artillery. Okej. Okay. To jest ważne, żeby sobie ogarnąć. Ale nie, powiem wam, że to mijo, to chyba nie przewidzieli częściowo tego. Okej. Okay. Our propulsion is made but limited by doctrine. You want to see the affairs of state. Więc tak. Tutaj oczywiście chodzi, że musimy bardziej wybrać senat. Więc nie będziemy zbytnio zwracać uwagi na to. Oraz też możemy sobie wyprodukować mega dużo dywizji. Wyprodukujemy sobie tyle dywizji, no możemy. Chociaż wydaje mi się, że można więcej. Więc na razie sobie zwiększajmy tutaj możliwości. No niestety już nie mamy aż tak szybkiego critical power. Okej. A suburbs are a suburb. Who cares who wields it? The peasants are fine in their current role. Okej, nie, potrzebujemy. Potrzebujemy, że tak powiem. Ten low pony power trochę kolorystycznie nie pasuje. Potrzebujemy. Potrzebujemy, że tak powiem, więcej manpowera, więc powiedzmy sobie szczerze, tak, więcej manpowera. Oraz wydaje mi się, że tutaj mamy plus 0,4 przez chaos. Tak, coś się nam złego dzieje, więc niechętnie to przyznaję, ale trzeba uważać. I na razie nie będę wybierać, potrzebujemy po prostu manpowera.
Okej, okay, Dealing with the Redemption. Nie, śmierć. Oczywiście, że śmierć. What? Czego nie mogę? Oui. Znaczy, przez to, że wybrałem zbyt dużo... zbyt dużo wybrałem dla tych... I dlatego nie lubię, kiedy nie, nikt nie opisuje mi, co mam robić. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem i... Chyba wystarczyło zrobić jedną decyzję, dzięki czemu... Wszystko jest dobrze. Okej, okay, śmierć. Podoba mi się pierwsze, co mi wyszło. Śmierć. A, nie. Byliśmy na równi, dlatego. A w sumie można było to trochę cheatować, ale... Okej. Okay. Więc... tak. Nie to... to. Więc teraz się tylko zajmijmy tym wszystkim, bo musimy się pozbyć chaosu. Nie sądzę, żeby się nam to udało dosyć prosto zrobić. Co ty masz? Production? Wymian. Kurde. Normalnie bym sobie wziął to. Ale z drugiej strony, nie mamy zbytnio militarek. Więc chyba będziemy musieli pójść militarki. Okej, okay, na szczęście, jak sobie usuniemy chaos, to powinno być wszystko ok. O, więcej dywizji. Zapomniałem, że produkujemy dywizję. Wiem, trochę głupio to zrobiło. Co tutaj dalej porobimy? Szczerze powiem, oprócz tego, że tutaj się strasznie dużo to wchodzi. Czy to jest jedno z... Tak, to jest jedno z tych. Trochę zapamiętałem, bo to było pierwsze państwo, które pokonałem ostatnio. Dobra, więc szybko się zajmijmy tym brakiem. Patrzę, co tutaj tak naprawdę bardzo dosyć bardzo dobrze tutaj nam pójdzie. Później będziemy mogli sobie trochę jeszcze sobie podboostować. Znaczy się, z drugiej strony ten mod daje nam minus 90, więc to 100% to będzie trochę, ale samo jak się na to spojrzałem, to takie nice. Jak już to damy, powinniśmy mieć... O tak, wyciągnęliśmy grubo jedną fabrykę. Tak, dlatego wybieramy fabryki militarne zamiast tamtego. Tutaj widzę, że wszystko jest ok. Dobra, no możemy wystawić te wszystkie dywizje, już nie powinno być problemu. Okej. Okay. Tak, military factory. Chyba, że drugie jest krótsze, nie. Tak, potrzebujemy military? Nie potrzebujemy. Mamy 7 militarek. Powiem wam szczerze, myślałem, że mamy 3. Nie spojrzałem się na tą stronę, ale gdybyśmy mieli, nie wiem, 3 militarki, to... Tak, a tak 7, no to już na obecnym poziomie jest naprawdę dobrze. Dobra, na pewno by się przydał Army Morale. Wiem szczerze, to Army Morale to trochę takie słabe. Division Recovery, na pewno weźmiemy. Tak, Gildie. A drugie to było... Fundacja. Ciekawe. Dobra, na razie musimy się tego pozbyć. Chcę się pozbyć te Daily Harmony i w ogóle. Więc dzięki temu powinniśmy być w nieco lepszej sytuacji. I dalej. Tutaj niepotrzebny nam jest logistik na pewno. By się przydał, bo jak sami widzicie, już nie mamy kolei. A żeby zrobić kolej, musimy po kolei pewne rzeczy robić. O, jeszcze raz możemy to zrobić. Tak, jeszcze raz zrobimy naszą ulubioną rzecz. Zawsze możemy sobie wyczarować nieco doświadczenia, więc nie jest aż tak źle. Ale najpierw sobie wydajmy te political power na coś ważnego. Okej, okay, zastanawiam się, czy to jest ważne, czy to jest bardziej ważne. A to... Ja nawet nie wiem po co.
Okej, okay, to będzie... To wypowiemy wojnę. To będzie bardzo fajne. O, jeszcze mamy to. War support. No, szczerze powiem, bym zrobił wszystko. Zacząłbym od tego, ewidentnie. Bo tak, co to nam da? To w ogóle nam usunie. Usunie. Ciekawe, z czym nam to zamieni. Division Organization. Ciekawe. Tak. Zrobiliśmy artylerię. To znaczy, że możemy zrobić te karabiny. 590 dni niby. Ale jak sobie to zrobimy, to powinno nam wszystko naprawić. Okej. Okay. Pytanie jest takie, co tutaj... No, tak naprawdę to jest... Tylko to możemy zrobić. Trochę słaby wybór. Możemy królestwem być. Order has learned from its experience in the world, the industry has abroad. Trochę dużo tego jest. Trzeba będzie zobaczyć, co to wszystko oznacza. A chyba chodzi o to wszystko dookoła. Dobra, co tutaj zróbmy? To zróbmy. Bo to jest kolejne, co trzeba zrobić. Okej, okay. Mówiłem, że coś nam pojawi. I to nawet nie jest ważne. A. Dobra, wyłączmy sobie tutaj niepotrzebne rzeczy. No jak zwykle produkcja. Bez tych ikonek trochę trudno się zorientować. Chociaż niedługo zapewne będę pamiętać, no, co trzeba zrobić. Możliwe, że też przed nagrywaniem można było to zrobić. Mamy wystarczająco, więc... Bum! Lepsze karabiny. Podoba mi się ten design, on jest totalnie nieefektywny, ale po prostu jest śmieszny. Okej, okay, więc tak, więcej manpowera, ewidentnie. Tak, new headmaster. No to w sumie tak naprawdę praktycznie usunie nam w ogóle. Okej. Okay. Tak. Był płaskoziemcą, nasz poprzedni mistrz i dobrze, że umarł. Podoba mi się, że to strasznie pasuje do tego moda. A new headmaster? Tak naprawdę w większości to nam usunie. No, część zostanie, ale większość usunie. My mamy tylko prawie 4 miliony, więc dobrze by było wziąć tutaj. Okej. Okay. Teraz wszystko już pisze, że jest okej, okay, ale nie, bo jak zaatakujemy, to będzie problematyczne, więc powinniśmy się najpierw zająć tutaj tym. No tak, construction speed tylko mamy. W ogóle mamy te forty. Podoba mi się, że to my mamy forty, a nie oni. Może oni mają jakieś... możliwe, że będą mieli trochę... Trochę będą problematyczni. Na szczęście wyprodukowaliśmy dosyć dużo tych. To co też jest, to jest... I to jest to pewnie... What? Jak 100% może nie działać? Detached country? Jak? Dlaczego nie mogliście zrobić to samego? Ale naprawdę zastanawiam się, jak oni mogli to zrobić tak bardzo. Mnie boli. Boli mnie na serduszku, że mi to zrobiliście. Okej. Okay. Niby to zróbmy. Jak to wygląda teraz z sytuacją? Dobra, poświęćcie sobie jeszcze. Trochę słabo będzie z tym, ale... nie wiem, po co mielibyśmy wypowiadać wojnę im. Jeżeli i tak mamy problem w ogóle. Czy coś tutaj możemy sobie podbić? W sumie możemy sobie to porobić. Tutaj industry jest. Czy coś na samym końcu jest potrzebnego? Intense mining. Nie sądzę, żeby to było tak ważne.
Okej, okay, w takim razie bierzemy to. 4% populacji. Lepiej niż cokolwiek. Zapewne oni z drugiej strony nas zaatakują, więc to raczej nic nam nie pomoże. Ale widzę, że tutaj trochę... Znaczy się to chyba bardziej estetyczne jest. Nie wiem, które... Ewidentnie my jesteśmy po tej stronie słabszej. Na razie musimy się trzymać czegokolwiek. Naprawdę nie jesteśmy tą mocną stroną. Więc musimy się trochę przygotować. Myślę, że nasze drzewko militarne powinno być wystarczające. Czy coś tutaj... Dobra, weźmiemy sobie tego. Na razie mamy wszystkie ulepszenia możliwe. A, dała nam Peasant Militia. Zawsze miło coś takiego dostawać. Czy oznacza to, że możemy sobie w sumie zacząć produkować tak jedną na pewien czas? Albo... 5. Myślę, że 5 będzie idealny. Musimy na pewno wybadać sobie o to i wreszcie sobie ogarnąć lepszą kolej. Stability. Może teraz zrobię to. Stabilność bardzo chętnie. Czyli co? My będziemy się bronić. Nie będą nas atakować z tego względu, że mają to coś. I my tak naprawdę nie mamy szans nieco z nimi. I kiedy oni mogą nas zaatakować? Tak w ogóle, czy mogą nas zaatakować sami siebie, czy my mamy ich zaatakować? Jeżeli my mamy ich zaatakować, to znaczy, że chyba jestem szczęśliwym człowiekiem i mogę po prostu ich zaatakować w momencie, kiedy tak naprawdę ja będę chciał. Dobra, więc tak. Czyli możemy to robić. Na razie sobie pobudujmy. Tutaj mamy forty wystarczająco. Dobre. Jest nasz, więc wybudujmy tutaj. No i trzymamy. Dobra, ale za chwilę będę kończył, tylko zrobię ten cel narodowy i wtedy zobaczymy, jak to pójdzie nam. Myślę, że tutaj pójdziemy po prostu w defense. Dobra, w takim razie my teraz będziemy próbowali tutaj porobić. Tutaj mamy organizację. Nice. Defense. A to... Coś to nam zmienia? Powiem wam szczerze, to wygląda o wiele lepiej niż to po tej stronie. Okej. W takim razie zacznę to robić, ale już będę się z wami żegnał. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, który powiem szczerze, nie był zbytnio nic ciekawego nie zrobiliśmy. Zobaczymy, co w przyszłości się stanie. Pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miłego komentarza, subskrypcję. Zobaczycie, co będzie w kolejnych odcinkach na pewno. Z wami Trachol. No to, cześć.